Otóż do czego, do jakich celów został utworzony oddział GROM? To był oddział specjalny za amerykańskie pieniądze, przeszkolony, ciężkie pieniądze, na użytek bardzo konkretnej operacji, mianowicie transferu emigrantów żydowskich ze Związku Sowieckiego do Izraela. Taka była wielka operacja. To był jeden z głównych punktów tych negocjacji, których efektem jest tak zwana transformacja ustrojowa. Chodziło o uwolnienie z niewoli babilońskiej, sowieckiej, Żydów sowieckich, którzy nie pragnęli dalej być sowieckimi obywatelami. I otóż transfer odbywał się przez Warszawę, Budapeszt i oddział GROM został utworzony specyficznie do tego, żeby te operacje osłaniać. No i teraz jest pytanie za 10 groszy. Za 10 groszy pytanie. Generał Petelicki, dowódca, twórca tego oddziału. Czy tak poważne państwo jak Izrael dopuściłoby do tego, żeby tak poważną funkcję pełnił ktoś przez służby tego państwa, nieprześwietlony i nieoceniony jako co państwo podpowiadacie? O, państwo mówicie swój, zaufany. To ja już nic nie powiem, jak państwo tak mówicie. Więc oczywiście to są służby Izraela w Polsce i to wiemy nie tylko z przykładu konkretnego generała Petelickiego, ale wiemy też z literatury przedmiotu, z książek historycznych. Jest książka, którą polecam, wydało ją w języku polskim takie postkomunistyczne wydawnictwo BGW. Wydało ją złośliwie, bo tam jest mowa o pieniądzach CIA dla Solidarności. Książka nazywa się Victory, Zwycięstwo, autor Peter Schweitzer. I w tej książce czytamy o tym, jak na użytek wojny z Imperium Zła prezydent Reagan wysyła swojego wybitnego szefa bezpieki Williama Billa Casey w misję i składa Bill Casey wizytę osobiście w Tel Awiwie, Jerozolimie, gdzie służby izraelskie umawiają się na udostępnienie, ale także rozbudowę siatek izraelskich w PRL-u. Udostępnienie oraz rozbudowę. Udostępnienie tego, co w naturalny sposób było i tak już dość rozbudowane, a rozbudowę, no bo są, prawda, inwestycje. I tak za amerykańskie pieniądze w latach 80. siatki izraelskie w PRL zostały rozbudowane. Następne pytanie za następne 10 groszy. Czy w ciągu ostatnich 20 lat był jakiś znaczący powód, żeby to, co zostało za ciężkie pieniądze wcześniej rozbudowane, żeby zwijać? No, prawda? Czy był jakiś powód? Nie sądzę. Z tych względów przypuszczam, że aktualnie w Polsce bardzo silnie reprezentowana jest racja stanu kilku różnych państw, z których żadne nie jest polskie, tak? Sądzę, że bardzo silnie reprezentowana jest racja stanu kilku państw, tych, które wymieniłem, ale także i inni trzymają rękę na pulsie. To, w jaki sposób reprezentowana jest ta racja stanu, no to pokazują nominacje. Na przykład ambasador Republiki Niemieckiej w Polsce, w Warszawie, taki, co od 2 lat u nas urzęduje, to poprzednie jego, on ma zresztą taki arystokratyczny rodowód i otóż napisała polityka kiedyś, w takim artykule zresztą o arystokratach niemieckich, więc o tym aktualnym ambasadorze niemieckim, który nazywa się von Fitch, czy Fritsch, nie chciałbym, przepraszam, Na F. Otóż pan ambasador, tak napisała polityka, że w latach 80. zawarł znajomości z polskimi opozycjonistami, prawda? Czyli takie ma dobre kwalifikacje, bo tutaj ludzi zna, przyjaźni się, ale jakie było jego poprzednie miejsce pracy? Jaka była jego pozycja, zanim go rzucili na ambasadora do Warszawy? Otóż on był wiceszefem BND, czyli niemieckiej bezpieki, tak zwanego Urzędu Ochrony Konstytucji. Czyli jeżeli on był szefem, wiceszefem tego urzędu, no to jeżeli on w latach 80. się przyjaźnił tutaj z jakimiś opozycjonistami, to w jakim charakterze?
No w jakim charakterze, prawda? Więc jeżeli Niemcy grają w tak otwarte karty, że przysyłają oficera prowadzącego do agentury pozyskanej w latach 80., no to, proszę Państwa, to znaczy, że to jest też demonstracja wobec świata. Niemcy zaznaczają swoje terytorium, obsikują swój kąt, tak? Bo to jest dla całego świata jawne, jawne. Funkcjonariusze tych postsowieckich służb, którzy albo ani przez moment nie przestali być wierni Moskwie i tylko Moskwie, albo też wdali się w jakieś romanse przelotne z innymi służbami, oni przez tych 20 lat, no znacznie dłużej, bo oni wcześniej od nas maluczkich wiedzieli, że to się wszystko radykalnie zmieni, więc zaczęli robić interesy już w połowie lat 80., zaczęli się do tego przygotowywać. No to są, prawda, w tamtych czasach zostali desygnowani ci przyszli plenipotenci masy upadłościowej po PRL-u. Pan Solosz, pan Kulczyk, pan Walter, prawda, oni, pan Weichert, żeby świata mediów się trzymać, oni wtedy baczne oko służb wyłowiło ich, dostrzegło ich talenty i zostali desygnowani do tego, żeby robić kariery w post-PRL-u i zarządzać prawdziwymi pieniędzmi, które będzie można, prawda, prawdziwie konsumować. To, że to nie jest gołosłowne, co mówię, no to tutaj takie dowody, że pan Walter na przykład, wiecie państwo, że to jeden z ludzi decydujących o kształcie, o tak zwanym ładzie medialnym w post-PRL-u. Otóż jest zachowany taki list osobiście przez Jerzego Urbana, napisany do Wojciecha Jaruzelskiego, w którym Jerzy Urban we wczesnym stadium stanu wojennego zwraca uwagę generałowi Jaruzelskiemu, że jest taki wybitny talent propagandowy, Mariusz Walter, i nie trzeba, żeby on się marnował. Nie trzeba, żeby on się marnował, prawda? Więc to nie są hipotezy, to nie jest wyssane z palca, tylko właśnie historia, historia. No I otóż te służby robią pieniądze od ćwierć wieku najmarniej. Kto był gapa, się zagapił, no to później tam do tego przystąpił. Ci, co przez własnych kolegów zostali najgorzej potraktowani, no to ci ubecy jeżdżą tam na taksówkach jakichś, ale to jest mniejszość. Większość jakieś tam ma siłownie, firmy ochroniarskie, no a prawdziwi gangsterzy robią prawdziwe pieniądze. I najwięksi gangsterzy z bezpieki wojskowej, no to robią pieniądze na tym, na czym się robi największe pieniądze. Oni tam nie sprzedają mydła czy powidła, tylko sprzedają czołgi, rakiety, prawda, śmigłowce. Takie rzeczy robią. Robią interesy. I jak robią interesy, to się też między sobą kłócą, prawda? Bo to jest nieuniknione. Oni mogą być, może być solidarność mafijna między nimi, ale jak są różne interesy, to są różne gangi. No i od czasu do czasu jeden gang próbuje wycyckać lub wykolegować drugi. I wtedy przychodzi Rywin do Michnika i od czasu do czasu odkrywa się jakaś karta i my się czegoś dowiadujemy przy okazji, prawda? Dowiadujemy się o tym, jaka tutaj gra naprawdę się toczy. No taka jest moja odpowiedź na pytanie, kto tam za fasadą tego, co Jarosław Marek Rymkiewicz nazywa rządem telewizyjnym, co tam się w istocie dzieje przez ostatnich 20 lat. Tak to widzę.